brzegu. No i drastu, jak będzie miał. Ino, żeby malowano była. Dobre, ciotko. Bierz mnie na biało. Na biało? Przecież bo może nie pasuje, jako panience w trumnie lezeć. A co jo, to nie panna? No, być panna. Ubierz mi jeszcze syrto, prawdziwe korole, żeby ludzie nie godali, ze jo biedno z tego świata zesłał. No ale przecie, ciotko, te prawdziwe korole toście mi całe życie obiecywali. Uobiecywała mi dół. W płaczaciem dniu jakby do trumna zawierać. Dobre, zrobimy jak godocie. Już ja ci ściągnę te korole. Ciotko, ale może nie wypodo, żebyście złote kulcyki na tamten świat wzięli. Przecie powiedziane jest, ze prędzy słoń przez ucho igielne przyjdzie, niż bogoc do nieba wejdzie. No ciebie, ciebie! Ty się już z nieba nie zasłaniaj. Ja wiem, na co wycekocie, żebym ja łocy zawarła, a wy na moich majątkach rękę położycie. A ty se wiedz, jak mnie nolecycie nie pochowocie, to ja się wrócę i wy mnie dopiero popamiętacie. Ciotko, wszystko zrobimy tak, jak godocie. Nolecycie was pochowamy. Ale wiecie co, bez co byście się dzisiaj tak na czorno ubrali? Żałoba. Jak to umarł? Biejo! Ciotka Regina! Regina? A kto zby jak nie jo? Śpicie i śpicie, nie wstajecie. A tu trzeba robić. Stasek. Anusz, Anusz, obiecałaś. Ale Stasek, ciotka Regina. Ciotka Regina. Co wy, spaniali macie? No wieczora to się dziś nie do końca. Rano ledwo świto, a wy już łociska otwieracie. Jakbyście przez dzień nie spali, to byście tak chytko nie stawali. Stasek, ty mnie nie denerwuj. Ja ci powiem, co o tobie myślę. Stasek, wstawaj ze. Wstawaj ze. Śpiz i śpiz. Trzeba pod blachą zapolić. No, na was by się wciął krew do ceko. Pod blachą zapolić, żebyście ja już zapaliła. Ty. Ja idę kury wypuszczę i będę budzić dzieciska. Stasek, wstawaj ze! Łocuj się od tego pieca, bo ja już piecu zapaliłam. Łatwuj się od tego łuska, bo ty nie umiesz ścielić. Ty, pościeli z łusku. Cię ślak trafił. Co ześ to godał? Wie nic. Ja nie głucho, ja wszystko słyszę. Ty se zwazuj, żeby ciebie pierwsze nie trafił. Nie idzie te chałupie wytrzymać. Do wszystkiego się wtrącacie. Ja cię tu tak nie trzymam, chcę stoić. Ciotko, strasznie dobre żeście kury tym razem kupili. Popatrzcie się, pięknie nie są. Widzisz? No. Dzieciska! Marysia! Idziemy! Helenka! Chodźcie dzieci na śniadanie, chodźcie! Chodźcie, chodźcie, siadnijcie se. Siadnijcie koło tatusia, siadnijcie tu. Chodźcie tutaj, siadajcie koło ciotki. Siadajcie. Ja tu zaraz jeszcze dopiekę. Wiercie dzieciska, jedzcie. Weźcie się tutaj, jedzcie. Pod płomyckiem, poczęstujcie. Jedzcie. Tak. Dobre.
No, żebyście były pojedzone. A ty, Władziu, zjedz, bo cię do Jacentowa odprowadzę. Zadanie zaś odrobiła. Odrobiłam już. No to chwała Bogu. Godą cię. A przynieście mi tylko dwoje ze szkoły. O, ojciec się drze. Idę, takiegoś mi drzewa nasypał, jakby to nie można było jakiegoś i czoski zrobić i no takie łokty bole. Wstydziłbyś się, Stasek, żeś takiego pola nastroił pod blachę, ani palić tam nie można, ani nic. Wiesz co, tak byś innego w lesie nie miał. A pokazałaś mi co kiedy? No słuchaj, ja zaś nie chciał jechać do lasu, ale ci pokozę, pecki ci pokozę i tam będziemy ciąć kany, będzie dobre drzewo, żeby było co pod blachę włożyć. To wiesz co, ciotka, weźmy, pośniadajmy i jedźmy do tego lasu, bo potem będzie gorąco. No jedźmy, Stasku. Dzieci z kawy, ty zbierzcie. Bierzcie, jedźcie, bo trzeba iść do szkoły. Mamusiu, ja już jadłam, to ja już pójdę. A kaszcie się to tak spieszy. Mówiłam się z dziewuchami. Ciotku, pójdę do struze, sprzedą te jojka, może jeszcze soletniki nad rabą. No wie, idź. No, pójdź, Właduś, pójdź, odprowadzę cię do Jacentowe. Pójdź, no pamiętaj, żebyś był dziecko grzeczny. Pokażę ci pecki i wrócę się na nogach i po drodze se uzbierą cyrnic na sok. To jedźmy. No. Jedźmy. No, pewnie zajedźmy, Stasku. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To będzie do tatusia. Ciocie po krumce, ale po co komu jeszcze mamusia zaraz przyniesie mryku. Mamusia idzie. Wiesz co, Jantek, powiem ci, że pięknie się nam ten bycek chłowo. I coś ich się mi widzi, że nasa krasula to też będzie miała byćka. Mi to się widzi, że będzie miała dwa, no bo na tyle grubo. Ale przecież chcieliś to się ma dopiero na świętego Jędrzeja. O, biedaj ze Boże, od przybytku głowa nie boli. Ciebie to zawsze boli. Daj ze kapkę tego mleka. Już złom domino przecedzę. Minocka na rzecz na to, mamusie. Tatuś, najlepsze jest prosto od krowy. Obie najlepsze, jest te ciepłe. Ale powiem ci, Zośka, że ta krowa dobre ma mleko, udała się do. Dobrze, żem ci doradziła, żeby my ją kupili. Jedźcie. Udał się, mamusi, na chleb też. Wiesz co, tu naleję troszkę tego mleka. Wiesz co, Jantek? Ja pójdę chyba pozbierać kapustę, bo coś mi ślimoki zaczynają ją paskudzić. A Hanka mi go dała, ze wczoraj zezbierała i bogato miała. A buroki jak korpiele, takie straszne. Hanka by miała, jakby Regina do roboty nie goniła. A. No też Regina może i do zarto jest, ale o swoje dbo. Żaden kawałeczek ziemi łodłogiem nie lezy. Kawałeczek? Prawie pół role mają. A Stasek? Stasek to jak nie nasę podłoże, to znowu miedzuk wysiece, a nosi się taki pyszny jak jaki dziedzic. Ach,
Muzeum już co Regina zapisała u notariusa. No, młodcem ty Zuśka, Godos. Chyba bym Reginie nie znał. Ona ciepłą ręką to nic im nie kryśnie, nikomu. No. Nie nasa, ciotka, nie nasa stropień. No bietys. Dziewuski, może byście nie posły do szkoły dzisiaj, pomogłybyście mi przy kapuście. Ja pani w szkole gadała, żebyśmy nie opuszczały lekcji, bo potem nic nie umiemy. A dzisiaj mamy coś ksianowego nauczyć. Nie gidą, bo szkoła jest najważniejsza. Jak są zdrowe, no nie głodzą. Ja ci pomogę. A jak tam nam nowo pani? Nie bije was? Nic, ani nawet się nie drze. Jest bardzo miła. A kiek to, czego nie umie, to zostawał po lekcjach i pani mu wszystko tłumaczy. To znaczy się ostaje po kozie? Franuś od Łatasa gadał, bo też był w kozie, że pani mu wszystko do imentu wytłumaczyła i że teraz już chętnie chodzi do szkoły i wszystko, co potrzeba, umie. A widzicie? To wy się, dziewuski, zbierajcie do tej szkoły, chyciutko, i no popatrzcie tam za Joziem, bo on Kasik od samitkiego rana w łoci się, fałpie go nie ma, nic nie zjadł Kasik poset. Przypilnujcie go, żeby on do szkoły doszedł. Dojadajcie i chyciutko do tej szkoły, chyciutko. No to... Z Panem Bogiem. Wiesz co, Jantek? Kasto temu nasemu kościelnemu tako piękno pani się trafiła, kią całe życie w kościele sieć. No bie i w kościele ją wypaczył. I no szkoda, że nie w nasem. Bo w Czebuni to ty jest sporo takich śwardik bob, co ty by chłopa potrzebowały. No widzisz, może byś ty się chciał jaką śwarną, samotną babą zaopiekować. Przecież wiesz, że nie do tego to godą. I no, ona jest łopco, a nasem dziecicka ucy. No właśnie. No, zaraz nos będzie do szkoły wołać i będzie nam gadać, jak mamy je chować. No. Ale ja już sobie wymyśliłem. No. Una jest łopco, a my są u siebie, a una jest u nas. Moz rację, moz. Ale wiesz co, powiem ci, że ten nas kościelny to on chyba nie taki święty. Idzę. Co on się tak chytko żenił, jakby nie było cza. Idzę, ty już ta nie spekuluj. Zakochał się, to się i żeni. A bie na coś miał czekać? Już nie taki młody, już u niego jarmak to już koło pochnia. No bie, ty no. Może i ty jest prawda. No. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku, amen. Siadajcie z Pietrowa, siadajcie z... Pouchylą tu troskę. A pytanie trzeba. Dzieciska posłuje do szkoły na ciążyły. A co z was to do nas tak samutkiego rana sprowadza? No stało się co? No to się stało, bo krowa się nam mocielić, a mój se popsuł rękę. Tak buchła, że nawet nią nie może rusić. I przysłam się spytać, czy by Jantek nie przyszedł popatrzeć na to nasu krowę. Bo nie coś mi się wydaje, że u nas się dziś cielić będzie. Co bym da nie przyszedł? Mało się nam do Piotrek nam pomogą? No, nic się Piotrowa, nie martwcie. Łoporządzę się na malutko przy koniu i zaraz pójdziemy. Dobre. A co on w to rękę zrobił? Byliście w szpitalu? A idzę. Jak se umyślał postawić kaplickę na roli, to calusieńki dzień siedział w życe i wyrzucał kamienie na wóz. A wieczorem, jak przyszedł, ręka spuchła, cyrwono jak bania. No. A goda mu, żeby płocekał, jak się ta krowa łocieli, to niech se wtedy idzie do terzyki. Ale skąd on, jak se umyśli, to musi być już. Tyle sparty. A kapustą coś mu obłozyła. Ale łokładałam i kapustą, i babką, i w macierzące pół nocy młocił, ale nic nie pomogło. Pewnie se łokwacił tu rękę. Pewnie tak. To łocnem byś mu je sobie smarowała, a na noc to najlepiej by było smatką i kurzem białkiem zawinąć. Wiesz co, tego jeszcze nie robiłam. To może tak zrobię, jak gotos. Może pomoże. Zawin. Ale wiesz co, miałam iść do ciebie, zapytać się o tu kościelniną, bo ona tam kłowo z chałpę ma, to ją pewnie i codziennie widzisz. Bo powiem ci, że mój to się tak strasznie tropi, że ona swoje rządy tu będzie wprowadzała i nasę dzieciska po swojemu będzie ucyła. A powiem ci, że ona dość taka pogodana, dość. Aha. I nie we wiesz, co się ze szkolono, albo co. Nie, coś ty pierso się odezwie i pogodą łotem i łotamtem. Mało tego, powiem ci, że nawet kościelny się wziął do roboty przy niej. Widzisz? Założą pole i godą do mojego, że na wiosnę to jak Agnieszka będzie sadzić. Widzisz, baby mu trzeba było, żeby się do roboty dokładnie w końcu wziął. No, widzisz. Komu te baby tak było potrzeba? Kogo to tak obgadujecie tutaj? Nikogo nie obgadujemy!
Idę lepiej już do tego cielenia, bo krowa jak się cieli, to nie będzie na ciebie cekała. Chodźmy, Pietrowo. Trzymaj się tam. Trzymaj się, trzymaj. Chodźmy, chodźmy. Widzi, Styla się mi napomogą. Chałpie ze mną sama jo i sama do tej roboty. Calusieńki cos. Józiu, mój Józiu, co moja tatusia usłuchała? Mogłam se z tobą uciec, a tak to samam dostała. Ciekawe, Kaś się świecie podział, czy byś mnie jeszcze chciał, ja bym się do ślubu tak pięknie wystroiła. Ojcze nas, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dobrze jesteś to zrobiła, zaś po tego Jantka posła. Samo porę, chłopczyse. Krowa cielić się zaczynała. A ja jedną ręką, no co ja bym narobił? No wiesz co? Może i dobrze, nawet się nam poszczęściło. Bo przyprawdę Jantek godał, że jak on idzie ka do cielenia, to się bycki cielu. I popatrz, jakiego mamy bycka. No wiesz, dobry z niego chłop. Kiedy trzeba, to zawsze przyleci. No przyleci, ale coś nie dodaj, bo ty zgonisz pomóc. No, byle no. Kiedy trzeba, to lecisz. Piotruś, a powiedz, boli cię ta ręka jeszcze? No wiesz co, tak, no boli mnie, tak trochę jeszcze boli. Bo wiesz co, Zośka to mi doradziła, żebym wzięła syrwotką i kurzem jajem ci obłożyła i białkiem z jajka. I że to powinno sklęsnąć, może by przestała wtedy boleć. No wiesz co, spróbujemy. Mi się jakoś nie chce do tego śpietolaj. Wiesz co, Helciu, ja se tak rozmyślą. W nocy jak nie mogę spać, kiedy mnie ta ręka boli, że postawimy kaplickę. Gadałeś, no. Mam tam ślajtek na ręku, koło jest, drugi jest. Kawałek. No. Wąski, kroki już na nim rosną, nic nie posadzi. Kaplicka by tam piękno była. No ja ci nie będę ani dorodzać, ani rozrodzać, bo ja wiem, że jak ty se co umyślisz, to nie pomoże, bo i tak na swoim postawisz. Moja święte pamięci mamusia jak żyła, to ja jej obiecał, że kaplickę wybuduję. No ale sama wiesz, chałupę trzeba było stawiać, dzieciska się rodziły, tego czasu wiecznie brakowało. No brakowało. A jak se obiecał, to teraz zrobię. Kamień mam, a figurę to zaumówimy u Jacentego. Wiesz co, a myślałeś jaką to figurę? Wiesz co, mój dziadek był Mikołaj. Syna mamy Mikołaja. To i kaplicka będzie świętego Mikołaja. A jak się uwinę i postawimy, to ksiądz proboszcz na 6 grudnia przyjdzie i poświęci. No byłoby. Popatrz, Helciu, nie pasowałaby tam kaplicka? Pięknie by wyglądała. A no tam by była ładno, bo tak w ładnym miejscu jest. No będzie, no będzie. Wiesz, to tak na środku pewnie byś ją postawił. Nie u same drogi, bo to tak nie załatwi. Hanka idzie. O, witajcie. Co z wy to tak gruchocie, jak dwa gołąbki? A się miło na was patrzy. Tak, wiesz co, krowa się nam ocieliła i tak se siedzemy no, i tak opowiadamy. Wspominamy, jak to było i ten. A ty kaześ była.
A wiecie, byłam w Struzy, bo jeszcze Kraku se na drabę przyjechały. O, oni chętni wiejskie jojko kupić. Wie to co się zem tam sprzedała. A co z siebą to ocieliło? Bycka mamy, bycka pięknego. Piękny byc. Dobrzy ludzie to się i szczęści. Niech ze siebą ta dobrze chowa, niech. Bóg zapłać, no niech ze się ta darzy, bo dziecisko jest gromadka, no to niech ze by było cem to wykormić, no. No, wiecie co, lecę, trzymajcie się pięknie, bo mój pojechał z ciotką Reginą do lasa i pewnie się już będą wracać, muszę jeszcze chytką obiad ugotować. A no to trzeba, no, trzymaj, no to trzymaj się, trzymaj. Trzymaj. Jezus Maryjo, ciotka Regina nie żyje. Jezus Maryjo, Stasek, Stasek! Wie co, umarła ty co? Stasek, ciotka Regina nie żyje. O Jezus Maryjo. Ciotka Regina nie żyje. Wiesz co, lejdzę Stasek do Jacentego i znów trumnę, i no najpiękniejsza jakoby była. Ciotka Regina śniła mi się dzisiaj w nocy i gadała, że jak ją nie pochowamy w piękny trumnie, to się wróci i będzie nas strasyła. Ja lecę po księdza. Jest się odpoczywanie. Ja tam tak tylko gadał, żeby ją szlak trafiło. Przecież ja tego nie chciałem. Przecież ona jeszcze nie taką staro była. Ja wiem, ale wiesz co, ona mi się dzisiaj zaśniła, coś i cuła. Zaśniła mi się dzisiaj, że jak umrze, zemmy ją tak, a nie inaczej pochować w takim ubraniu. Wiesz co, ja ci nic, Stasek, nie chciała gadać, ale Burek kopał w dziurę pod budą. Mimo to jakie kości szukał. Nie, pamiętasz, jak dziadek Władek umierał, to ty stak kopał. Popatrz się, ona dzisiaj cię chciała wziąć do lasu, te pecki ci pokazać, żebyśmy wiedzieli, pokiela jest nasze. No. Skłoda, baby, skłoda. Czy nie tak o staro jeszcze była? Wiesz co, ja lecę po księdza, ty leć po to trumnę, bo przecież pasuje, żeby ciotka godnie lezała, jak się rolo na różaniec zejdzie. Chodź, chodź, Hanuś, chodź. Skąd ty tak umiesz? Widzisz, Franuś, mnie nauczył mój tatuś, a jego twój dziadek. I o ciebie ty z nauce. Kiedy byłem taki mały bajtlog jak ty teraz, ty zsiadywałem przy tatusiu, kie rzeźbił. Zawsze mi wtedy coś i godał. Przypodź się, Hawok. Z tego kawałka drewna można zrobić wszystko. Czajno popatrzeć na niego z sercem. Użyć to, czego inni nie widzą. Kiedy idę przez las, zawsze przybocą se te słowa. Spozieram na drzewa i widzę. Ty będziesz do pieca. Ty na dach. Z ciebie zrobię beckę, a z ciebie o, takiego Jezusicka. A Hawok, co widzisz? Przypatrz się dokładnie, a sama będziesz wiedzieć. Tutok będzie miał skrzydełka, tutok główeczkę, tutok sukieneczkę. Tatusiu, czy to będzie janiołek? No widzisz, Janielka, skąd ja wiem, co z tego będzie? Dzieciska, czy wyście nie głodne? Mamusiu, głodne! No to chodźcie na obiad, chodźcie! Biety też chodzę! Zaraz przyjdę, skończę se Hawok jedno rzec! Biety tak zawsze se, no zaraz skończę jedno rzec, zaczyno z następną, pod plamą wygaśnie, obiad będzie zimny, nie pójdę teraz! Pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków, amen! Wiesz, że się tacy swórceni, stało się co, czy co? Nie stało się! Ciotka Regina leży! Nie żywo, chałpie! Mi moja mi potrumnę kozała, żebym załatwił.
Rany boskie, przecie Zegiu wczora widzia, tak odrycno była. Jeste godała, że se spłonnicę do kościoła nowo musi użyć. Mie Juzi, nie będzie potrzebno. Rany boskie święte. Nie człowieku nie znos dnia ani godziny, kiedy cię Pan Bóg wezwie. Mamusiu, jedź. To idę już, bo mnie dzieci skawołają. Zaś potem przyjdź, a my się Stasku na pocie za wieczór spotkamy. Bóg zapłać. Skoda babiny, gdyć nie staro była. No nie. Mogła jeszcze pożyć. Takie to życie. To godocie ze potrumne zeście przyszli. Kiedy na ten cos nie mam nic głodnego. Bie, moja mi godała, żeby piekno była, bo się jej śniła i taku se zażyczyła. Zrobię, zrobię i no na jutro. Ja ten ty, może byście co wymyślili, bo wiecie co, nawet co się zejdzie cała rolo, u nas by łódź głodnie lezała w tej trumnie, bo wiecie jak ci ludzie, pomyślą, że to, czego ja ją wsadziłem. Choćbym nie wiem jak chciał, to w okamgnieniu nie zrobię. Deski mam wprawdzie narznięte, ale trzeba je jeszcze oheblować, pozbijać, no i łomanować jako. No i miarę muszę wziąć z nieboski. Wie, ciotka Regina tako była, no może tako. Ale wiesz co, weźmę se w miarę ze swoje, bo ona podobno. Zrozum ze, chociaż nie wiem jakbym chciał, na dzisiaj się nie uwinę. Biedna ciotka, tako dobro była. Ja na koniec bym chciał dobrego co zrobić dla niej. Płockoj ze, mam tu jedno trumnę i no nieskończono jestce. Robiłem jakieś lofranka. Przyszedł do mnie raz i godo, że będzie się pobierał z tego świata, bo mu się młoda pani na siwem koniu łośniła. A, jeszcze grusem mu wykruciło przed chałupą, a to zawsze niechybnie znacy śmierć. Stropiłem się trochę tym frankiem, bo choć roków trochę miał, to jeszcze przecie drycny był i nikomu nie wadził. No ale skoro chłopina przeczuwał śmierć, no to zacznę mu tę trumnę robić. No ale nie minęło pół tygodnia i przychodzi do mnie Franek i godo, że ta młoda pani na siwym koniu, co mu się łośniła, no to Kryśka od matloka. Zgodał się z nią roz na jarmaku, że to un som i una sama i że może by tak razem. No i zaraz ty z Franek posed dać na zapowiedzi do księdza. A Kryśkę w białej sukni do ślubu zawiózł. A u mnie zamiast te trumny to se łusko zamówił. Co by mu się z tą Kryśką dobrze spało? Widzisz? Stasi kawalerzy, nie wiadomo kiedy co. Widzisz? A ty, tu mam te trumnę. No nie wiem, czy by ciotce Reginie tako pasowała. No i wieko mu se jeszcze dorobić. Biedno dyć, ciotka Regina świętej pamięci, mi ona te, niezbyt taka ładno była. Mie będzie, będzie. Rany boskie, Jacenty, wiesz co, wejdź ze spokój, Jacenty. I cóżeś ty to zrobił, kaześ taką trumnę Loreginy dą. A cóżem miał płacąć, kiedy on tak strasznie chciał mieć na dzisiaj. Jacenty, Jacenty, Jozek nie jest stąd, a ludzi lepiej zną niż ty. Wie przecie, jakby się ciotka Regina w grobie obudziła, to by się przewróciła. Chłopie, przecież gdzieś to taką trumnę ze zidą, a ciebie to by na pewno w nocy strasyła. Dobrze kciął. Jacenty, to twoje dobrze to nie dla wszystkich jednakowo znacy. Wie, chodź, już idziemy na ten obiad, chodź. Jaki tu spokój w tej czebuni? Jozek myślał, kiedy mnie tutaj na parafie dali, ludzi sporo, to są se nie dom rady. Dziecisków się mało rodzi, umierać zaś tak strasznie ty z nie chcą, to i roboty mało jest. Jo, kościół wyotwierą, ministrantów przypilnuje, krzesna matka Bronka na plebanii pouchylo, pogotuje, poprzyrządzo. A i widzi ksiądz proboszcz dobrodziej i w ogródku, nawet i po grzebie? To może zaś tak księdzu dobrodziejowi się strasznie zaś ta nie krzywduje. No dyć się nie krzywduje.
Czasem ino za chałupą mi się cni. To wiadomo. Mamusia moja coś i ostatnio podupadła na zdrowiu. Na poprzedni parafii, kiedy był, to bądźkie do niej ze podleciał. A stąd, no daleko. A gdy przecież nie dostawię parafii, bo mszę kto odprawi. A i pogrzeb, jakby nie daj Boże, trzeba było. Ja powiem tak. Kie ksiądz probosz dobrodziej jest na parafii, to sejną mszę odprawi i ma spokój. A kiedy go zabrakło, na pół dnia albo na dzień, to za Rosicki ktoś ich przyłazi i coś ich nudzi i coś ich chce. Dobrze, Godos Ojzek. No pięknie. Jaki tu spokój. Jak tu pięknie. Tak zem se ostatnio myślał, że trzeba by było te dzwonnice omalować, a i ogrodzenie na plebanii naprawić, bo niedługo się zwali. Dziury, kury przez dziury przechodzą i grzebią ujaniowe. Ujaniowe grzebią. I to zawsze wszystko wadzi. Grzebią i kury, bo tyle mają do roboty, sobie grzebiać. A to, jak posadziłem drzewka za plebanią księdzu proboszczowi dobrodziejowi i wszystkie je psie krwie kozy wyobgryzały, to już tego janiowa nie widzi. Już dwa razy była na skargę, że jak se jarzynę posadziła, to i kury wszystko zgrzebały, jak marchewka w burokach i wzesła, a pietruska to i w ogóle nie wzesła. A ciewy, ciewy, skąd u nas zaś te kury zaś ta poznaje, która jest która, cyja jest cyja, jak u nas może 30 kur i ksiądz proboszcz dobrodziej może 30. Wiesz, co trzeba z tym ogrodzeniem zrobić? Co by innym nie przyspoważać powodów do złości? Co by trzeba było zrobić? Naprawić. Naprawić trzeba. Naprawić. Ja to myślę tak. Ja pogodą z radą parafialną. Przelecą po chałupach, pozbierają po jakieś ich pieniądze, a każdy coś ich, ktoś ich rzuciśnie, to by się dzwonnice odmalowało za te pieniądze. Co się zaś tyczy ogrodzenia, to ksiądz proboszcz dobrodziej jakby tak na ogłoseniach w niedzielę przecytał, że ogrodzenie strasznie jest dziurawe i że same szkody ino z tego są, zaraz by się chłopy zebrały, bo w czebuni ludziom nie trzeba dwa razy powtarzać. Przyjdą na drugi dzień, ogrodzenie wymienią, a i baby przyjdą, poplewią koło plebanii, koło kościoła, bo one tyz będą chciały mieć jakiś ich udział w tej robocie. Dobrze, Lojzek, że ja cię mam. Ty to umiesz doradzić. Tak trzeba zrobić, jak radzisz. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz mnie tropi. Ten nazwy organista z łońskiego roku gadał, że mimo tela siły. Rano ciężko mu się z łuska zwlec, a i w zimie daleko mu na nogach iść. Trzeba by było jakoś młodego organistę poszukać, tylko kogo ja znajdę? To jest był ten z Więciórki i grał i dobrze grał i dobrze było. No był, zastępował, ale ile się baby nagodały po tym, że za szybko grał, że nie te pieśni, że w ogóle się śpiewać nie dało. Baby zawsze ględzić będą i ojcyć. Tym się to w ogóle nie ma co przejmować. A jeszcze któro, co najmniej gębę otworzyć umie w kościele, to najbardziej ględzić i ojcyć będzie. Tym się nie ma co przejmować babami. Ja słyszałem, że Jantek najstarszego swojego chłopoka posłał do szkół do Wadowic na organistę. Zośka się kwoliła, że go strasznie profesury kwolą. Że mu nawet pozwolili grać w bazylice, w Kalwaryi, no i święcy panience już nawet grał. Tylko kiedy on taki skolony, czy on u nas będzie chciał grać? Pewnie, że będzie grał. Pewnie. Chłopak na. A jak zaczytam, Lojzek, z tą twoją jagniską? Późno się trochę zabrał za te sprawy. No bie, księdze proboszczu, ja zem całe życie cekał na taką babę. Całe życie. Kiedy mnie ksiądz proboszcz do te nawojowe, na te uroczystości wtedy nie zabrał, to bym se ty zdali cekał. Kiedy ja w tym kościele uźrałem, to te jakby grom z jasnego nieba na mnie spadł. Se pomyślałem, albo ta, albo z odno inno. Pan Bóg ci ją zesłał.
On Bóg daje każdemu co, co mu potrzeba. A tobie taka baba była potrzebna, szkolona. Gdyżeś ty też nie głupi, to tako ci zesłał. A jak za ona przywykła do nowego miejsca? Jak ja się ją pytałem na początku, czy się nie cni za chałupą, to mi godo, że tam jest je chałupa, ka jest je serce, a teraz je serce jest w Czebuni. Dyrektor mi godoł w szkole, że strasznie dobrze wszystko robi i dzieciska są za nią, okropnie za nią są. Ministranty mi nawet godały. No pięknie, pięknie. Co by się wam jeszcze jakie dzieciątko przytrafiło? Księdza proboscu, ja o takich sprawach to z księdzem to nie mam śmiałości nawet gadać, ale ino powiem tyle, bie robię co mogę. A kto z tokuną tam leci? O, to Hanka Staskowa. Pewnie się coś ich stało, coś ich się pewnie narobił. Co to się narobiło? Ja nie mogę. Regina nie żyje. A co ty tego, jak dopiero do góry za Staskiem jechali do lasu? Drzewo by je przywaliło? Może i przywaliło, bo wiesz, Stasek może specjalnie tak żnął, żeby ją to drzewo przywaliło. Bo wiesz, że oni ino na je morgi cały co stychali. No ale mnie się wydaje, że ta Hanka dość z tą Reginą żyła. No bie Regina może i z Hanką żyła, ale ze Staskiem to przecież wszyscy wiedzą, że się ino wadzili cały cos. Skłoda babiny. No powiem ci ze skłoda. Wszystko im dała, pod no. swój dach ich przyjęła. No i na co i to wszystko no, na przyszło? Na co? Pójdę szybciutko, idziemy do wsi, powiemy. Józka, la Boga, nie wiesz co się stało. Regina pojechała ze Staskiem do lasa i drzewo przywaliło. My już lecemy dalej. Kogo, Staska? O rany, zaś muszę Bartos sobie powiedzieć. Bartos, nie wiesz co się stało. Co się stało? Staska drzewo przywaliło, baby mi go dały. Dobrześ ty to usłyszała, na pewno? No dobrze. A ty ka idziesz? Ślak trafił, ale gorko dzisiaj. Dobrze, że nie gromy wesela. Dobrze. Gardło, powiem ci, mnie boli i w krztoku mnie dropie. Strasznie śpiewał na tym weselu. Przypominasz sobie wczoraj taką druhenkę, Kaśkę? Miała króciutko spódnickę. Noski jak ryzecki. Gryfna ta Kaśka. Chce by ją obrócił. Ej, to nie raz. W końcu. Hopy! Wiecie, co się stało? Coś się stało. Staska w lesie drzewo przywaliło. By nie opowiadać, jakie się to stało. Rano pojechał z ciotką Reginą do lasu, bo mu miała pokazać kasopecki i kaco ma odżnąć. Józka mi godała, że ciotka Brąka godała, że coś ich się przy tym powadzili i złonie z tym się nie trudno. Skoda, chłopa. On to i na weselach do basów dobrze wrzucał. Myślicie, że to sprawka ciotki Reginy? Ja to nie chcę nikogo oskarżać o nic, ale u Nata za nim tu nie była. Nie opowiadaj, że bo co by ten chłopina tyle ciotce Reginie zrobił, żeby chciała go zabić w lesie? Co ty to godasz? Przecież nieraz żeś na weselach widział, jak się baby między sobą hudrowały. To nieraz było tak, że jedna baba z drugą babą to się tego chłopa powadziły, że prawie se łocy wydubały. Dość prawdę gadał, ale co z ten chłopina tyle ciotce Reginy by zrobił, żeby go chciała zabić w lesie? Co?
Może i o grunta posło. O! Jest jakiś Stasek, opowiadał to po chwilę tą gruntów mimo, a przecież to jeszcze wszystko ciotki Reginy jest. Wreszcie się jeszcze nie przekręciła. I pewnie nie zdzierzyła, kiedy i tak sztudrowała, z tego to drzewo w lesie przywaliło. Skoda, chłopa. Skoda. Skoda. Ale powiem wam, że na nic ta uwijacka. Człowiek dzień, noc robi, wraca się do chałupy, prześpi się i zaś robota. Ani się babom nie naciesy, ani się z dzieciskami nie pobawi. A potem ino się oglądniej, się żywot końca. Wy chociaż na tych weselach coś ta uciesycie cosik. Wiesz co? Ja wolę calusinki dzień w górze urać, aniżeli grać wesele całą noc. Ani mi się nie chce ziorać na te baby na weselach. Jakby którą uscypnął albo zagadał, to zaraz chojaki przylatują i dobitki startują. Takie jest granie po weselach. No ale na weselu przynajmniej się coś napij jest. Czasami. Czasami. Ty, ciotka Regina Kasiglezie. Raju boskie, chyba kunom idzie. A? Co wy tak siedzicie? Wzięlibyście się do jakiej roboty? Dzisiaj nie gromy, spodsobowy, łycemy. Zresztą jak ktoś na roli umarł, to się w górze nie robi. Ciotko, a wy będziecie takie robić coś jak takie nieszczęście? No, pogrzeb pogrzebem, ale króliki w stajni coś ich muszą zryć. Jedni się rodzą, drudzy zaś umierają. Tak o kolej rzecy jest. I na nas wszystkich przyjdzie czas. Na was tys. Wiecie co, ja już muszę iść dzieci pilnować do chałupy. Miała mi śpidać ludzi. Gdzie się mokrowa, czyli... A kto sto umarł? A kto sto umarł? Kaz wy to lecicie. Zuśka! Zuśka! Nie wiesz, co się stało? Nie wiem, ale znając ciebie, to się zaraz dowiem. Regino ze Staskiem! Co Regina ze Staskiem? Wiedziałam! Stasek z Hanką w pierwszej ławce siedzą w kościele, a potem się gzie z Reginą! Łocem ze sty, babo Godos! Regina ze Staskiem drzewo w lesie przywaliło, już jedna trumna do chałupy przywieźli, a drugą ma zrobić jacenty na jutro, bo dzisiaj nie miał. No. Takie nieszczęście, biedno Hanka. Jako zuna biedno, całą gospodarkę i chałupę po ciotce dostanie, a ona jeszcze nie tako staro, to jeszcze nie jeden chłop będzie chciał, no. Zebyś ty dla tych morgów nie chciał za nią lyś. Idzę babo, z tobą takie godanie. Takie nieszczęście na roli, takie nieszczęście. Od nagła niespodziewane śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagła niespodziewane śmierci zachowaj nas, Panie. Jantek! Tu zaś! A nie wiesz, co oni będą w jednym grobie pochowani? A skąd ze sobą wiedzieć, jak ich tam Hanka będzie chciała, to i tak pochowo. Idzę. To jest prawda. Nie umarli? Już rozumiem. To dla mnie miała być ta trunna. Wyście mnie chcieli żywcem pochować. To ja wam dałam dach nad głową, miskę z jedzeniem, a wy się teraz mi tak odpłacacie. Ale ciotko, przecież ja razem was spaczyła, jakeście na biało lezeli ubrani, to tak zeście się mi śnili i godaliście mi, że tak mam was ubrać, jak będziecie w trumnie lezeć. Już nawet wam się śni, że umierą. Tego pragniecie, ale nie doczekanie. Nic wam nie zapiszę. Nie wszystko zmarnieje. Albo na kościół oddam, a wy nic nie dostaniecie. Nie opowiadajcie. My tak w ogóle nie umyśleli. Ty Judosie Saframucki, to w taki biednie trudnie żeś mnie chciał pochować? To jojno telaworto? W sumie się go
U Jacen tego nie było lepsze. A nie chcieliby, żebyś byle jaki tunien tyle zała. Stasek, ty mnie nie denerwuj, bo ty nie wiesz, kiedy ja się zeźla. Ale ciotko, ciotko, nie gniewajcie się na mojego. On przecie to tak niespecjalnie zrobił, to ja mu tak kozałam. Jakem was uźrała, jakeście lezeli, tak na łóżku z zamkniętymi łocami, ręce mieliście złożone. Ja sumiennie myślałam, ciotko, że nie żyjecie, dlatego kozałam mojemu, bo to trumne lecieć. Ty mnie nawet nie denerwuj, bo ja wiem, co żeście wysiuktali. Łobydwa, wyście chcieli połasyć rękę na moich majątkach. Nie, ciotko. Ja wam dom, ciotko. Strańcie się mi z łoców, ja was wcale nie chcę widzieć. Szczęść Boże. Ciotka Regina? No, kto zbija gnie, jo? To ja tu chyba zawcasu przyszedł. No, chyba zawcasu. To ja sobie już może pójdę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Boże. No nie wytrzymą. Zaraz mnie prawdą szlak trafi. Co za zarazę zem se poddak wzięna. Malutko zem się żdżymu. Chciałam odpłocnąć. To cię już chcą ziemią przysypać. Kauni się pochowali. Hanka, ja se tu za moja. Co żeś ty to taki wystraszony? Ja wam nie chciał, ciotko, takie trumne zrobić. Przecież ja żyję. Jak ze to wy żyjecie? No przecież wiecie, że żyję. No ale jak ze to? No tak ze to, że żyję. Przysłam se teraz do ciebie. Słuchaj, bo Stasek z Hanką mi trumne by takie nie sprawili. A jak co za żywota jeste widzieć, w jaki będę lezeć? No bie zrobię wam piękno. A co to, chorzy zeście są? Nie chworo, ale jak co za żywota ju jeste widzieć, jaką mi jeste zrobić? Zrobię, chodźcie, wezmę z was miarę. Dobrze, pójdę ty spać. Czytaj ze tam, co ten na Zjasiu pisze? Mnie pisze, że jak się profesor go kwoli i wysyło go do klosztoru w Kalwaryi, żeby tam grął. Widzisz, no? A ja ci gadałam, że na Zjasiu to będzie szkolony. Wiesz, szkoda ino, że to całe szkolenie to kosztowało nas krowa i bycka. Wiesz co, ja ci przypomnę. Sam zaś chciał, żeby Jasiu do tych szkół poszedł, żeby się za Kaśką Staskową nie obzirał. Każdo inno, ino nie Staskowa. A co z ty masz do tego Staska? Cóżka, ja już ci gadałem, że z ziemią dziedzi ci się wszystko. Mój dziadek się sądził z dziadkiem Staska, mój ojciec się sądził z dziadkiem Staska i ja ty ze Staskiem się sądził będę. Bie nie było co? Było byle co. Tradycję trzeba podtrzymać. Tradycję? To nasze dzieciska i ich dzieciska ty się będą sądzić? Jak trzeba będzie, to się też będę sądzić. No. Sam już nie wiesz, o co ci wasi ojcowie się swarzyli. Ich już dawno nie ma. A wy dali to będziecie rozpamiętywać? Wiesz co, nie ma nic gorszego, jak człowiek w drugim człowieku nie widzi człowieka. To tak jakby sam nie był człowiekiem. Bija ze mnie za sąd. No. Najgorsze jest to, jak w swoim łoku się dżozgi nie widzi. Co zaś gadała? Wie, nic nie gadałam. Pokaż mi, co to ten Jasiu tam jest, se pisze. Profesor Brzęcicki. Co ten nas Jasiu tak dziwnie pisze? Czytajże to, babo, bo nie umiesz czytać. Widzisz, na to te szkoły były w Wadowicach, żeby Jasiu to po pańsku pisał.
Józem wiedział, że ty nic z tego nie zrozumiesz. No czy ci teraz przetłumaczę z pańskiego na nas, e? Ty jaki mądry, dwa języki zno, pański i nas. Może by cię do gminy wzięli, na jaki stołek posadzili. Może by mnie i wzięli, no co byś ty beze mnie tu sama zrobiła? Od rana ino coś ich przynieś, łodnieś, to zrób, tamto zrób. Człowiek to w tej chałupie ino jak taki niewolnik. Jantuś, nie gniewaj ze się, wizyjo. Nie tak złośliwie do ciebie. Przecież zawsze zem wiedziała i godałam ci to, że nas Jasiu to po tobie taki zdulny. Po mnie ino ze jonanicem już grać nie umie. No wie, grać może i nie groznanicem, ale pamięć mos. Łocytany ześ jest, dzieciską w nauce pomogą. No i taki ześ jest drycny do wszystkiego, ja już to wiem. Ty już mnie tak nie kwol. Jak mnie zawsze tak kwolisz, to zaraz cosik se polecisz na jarmak i cosik se jakoś ich smatkę kupisz. Bo jak mnie tak kwolisz, to jakieś ich pieniądze zaraz ode mnie wyciągniesz. Janusz. No. Dobra, nie gadaj moim złotem. Co ten Jasiu tam dali jest se pisze? Czytaj, zacytaj. Jasiek pisze, że ten profesor Brzezicki to po całym świecie bywał i wszędzie grał. Pisze jeszcze, że go nauczył i angielskiego i francuskiego. Rany ześci, to jak my się z tym nasem Jasiem teraz dogodomy? Kie jak się wróci do chałupy, to ja mu zaraz przypomnę, jak się po nasem ugodo. Nie będzie mi tu we wsi robił wstydu. Dziewuski, wy tu róbcie dali, bo ja... Będę zaraz coś na obiad gotowała, bo zaraz będzie połednie. Róbcie, a ja pójdę gotować. Jantuś! Wie co zaś? Idę do gruby przynieść zimnioków na obiad. A co z tym masz do roboty, że se sama nie przyniesiesz? Co ja mam do roboty? Od rana! Samego kuszką po chałupie, po stajni łobrządzą, dzieciską coś musiałam ugotować do jedzenia. Ja ino sama do tego zamiast... Żebyś ty tyle robiła, to ty godos! Co, coś gadał? Wie nic, pójdę lepiej do tej gruby, przynieś tych zimnioków. Dziewuski, kończamy te kwiatki i wieczór będziemy robić. Pouchylajcie tutaj po stole, bo jak tatuś przyjdzie, to się będzie dar, ze nimo kaz jeść. Ja sobie no malutko wylecę do ciotki Brunki, bo zam się jej chciała coś ich zapytać, a jak tatuś przyjdzie, będzie się pytał kazem jest, to powiedzcie, że... Za nie wiecie, bo wiecie, że on się będzie dar potem na mnie. Dyć sami zeście gadali, że nie wolno cyganić. No dyć gadałam. No to powiedzcie mu tak, że posłam do ciotki Brąki po pichutę, bo się mi kwoliła, że mo strasznie piekno. A wiecie, że tatuś lubi pichutę. Dobre, mamusiu. No się nie zasiedźcie na tych chałupach, bo tatuś już przedtem godął, że go gorgoli po brzuchu i że coś jakby zjadł. Dziewuchy, jodr do kałoblece, a tatuś jak przyjdzie z gruby z zimniokami, to wyłos krobiecie i tyle będzie spożył potem z tym obiadem, jak przyjdę. Tu macie garcek i do połowy go naskrobcie. Dobre, mamusiu. Co to będziemy robiły? Nie godą ci. Trumnę se kazała do chałupy przynieść. Tyle kłopów te trumnę wnosiło, tako ciężko. Godą ci, ze bogato i jacenty te trumnę zrobił. Nawet nas ksiądz dobrodziej takie nie będzie miał. No ja słyszałam, jak się Regina kwoliła, ze jacenty i tako bogato trumnę zrobił. A jacentowo nawet i płoduskę uszyła, żeby mięciutko pod głową miała. Wiesz co, ja ci jeszcze coś ich powiem, i no nie godojnika. No. Słysała, jak go dała z księdzem proboszczem. Kwatyrę se u Ligenzius załatwiła i to zarozicko koło grobowców księży. Dodatku dała se jeszcze na Gregorianki, co by były odprawione zaraz jak umrze.
Ale powiem ci, ksiądz proboszcz się na te gregorianki nie chciał zgodzić. Bo godę jak on wcześniej umrze jak no. Una, to kto te gregorianki odprawi? Ale Una mu powiedziała, że Una już była u notariusza i zapisała, że jak ksiądz umrze wcześniej, to ma nowy ksiądz odprawić te gregorianki. No a ty jak ześ biedno, to ani trumny, ani kwatery, a o gregoriankach to już z niegodą. Biejo się jeszcze nika z tego świata nie pobierą. Ty, widziałaś ty jakieś ich punta ludzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiedzą panie może, czy da się tutaj gdzieś przejść na skryty? No, dyć się do. Co ty to godos? Przecież krzokami dawno zarosło, kłodka zgniła i odowno woda zabrała. Co to cyganisz? Dopiero my przez kłodkę sły. A co się ci się przewidziało? Kiedy pan w takich trzewikach set po krzokach, lepiej se panie idźcie tam naokoło, to się wam dobrze dojdzie. To już nie ma tej kładki? No nie ma. Nie ma, no nie ma panie. Dobrze, Bóg zapłać. Marto panią dziękuję i życzę miłego dnia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Jakoś ty głupio dopiero my tą kładką. Jeś ty głupio, nie wyzeczaj złoszczy z innych, co pon idzie, żeby bydło połowali. No i nie pomyślałam. Piekie byś ty pomyślała. Pojdzie, wrócamy się przez tą kłodkę, to będziemy wcześniej przed nim, przed tym panem. A nie do księdza proboszcza my miały iść, bo tyle roboty. Robota nie zając nie ucieknie. Jakie pon przyjdzie, nie będziecie fałpie spisa, wiela będzie chciał. A ty potem, babo, płacz. No. Masz rację, chłodźmy. Widzisz, słam do ciebie zapytać się, czy nie wiesz, co to u te Reginy się podziało? Podobno i trumnę przywieźli. Choro jako, czy co? No to ci przynieśli, powiem ci. Ani ci nie chcę gadać, nawet ksiądz proboszcz dobrodziej taki nie będzie miał. Tela paradno. Tak, Regina. Ale o umieraniu to jeszcze nie ma mowy. Regina to nas przeżyje wszystkich, ma przecież zdrowie jak nie wiem co. Ale wiesz co, ja ci coś innego powiem. Idzie do wsi jakiś ich panocek z gminy, będzie chyba spisywał inwentarz. Zaś podatki pójdą do góry i od każdego cielęcia, od każdej krowy trzeba będzie zapłacić. Rany zejść. Ja lecę chytko do chałupy. A ty co się podziało, że od razu już leci? A przecież nie widzę się i krowa dopiero ocieliła. Pewnie posła by skasować. A nie pomyślała. A kas byś ty pomyślała. Chodźcie, uwijajmy się, bo my ty z mamy fałpy co do chowania. Mamy. On już tu jest. To inwentarz wam się powiększył. Biedoźną się jest ta nowa krowa chowa. Już się dwa razy ocieliła. Jaki ten mój Jantek głupi teraz? To od wszystkiego zapłacamy? Zośka! Zośka! Pójdź na bok! Idę już, idę. Jasiu, to ty! Ja, mamusiu. Skończyłem praktyki, wróciłem do domu. Siadaj. Opowiadaj se. Wiesz, Jasiu, jakiś ty naubierany, jakiś ty pański. Jasiu, ale przecież u nas się inaczej godo. Mamuś, profesorowie nam nie pozwolili mówić kwarą i przez 3 lata nas uczyli, jak poprawnie mówić. Ale nie gniewaj się. Ja to pobędę z wami trochę, to znowu zacznę mówić tak jak wy. Przybocy se, dziecko, jak się godo po nasemu. Przybocy, z tego nie da się tak łatwo wyzbyć. Tak samo jak i tego, skąd zaś jest, to zawdy za tobą będzie chodziło, nawet jakbyś był na końcu świata. A pewnieś głodny, a ja zamiast se nic nie ugotowała. Biłodra na kućkoś i kućkoś nic się se nie zrobiła. U środu odwiedzasz się zastanie z tym obiadem. Ja nie jestem głodny. Kucharka z klasztoru nam nagotowała jedzenia na drogę i jeszcze nawet wszystkiego nie zdążyłem zjeść. A gdzie jest Juziu, Jadwisia i Jagusia? Mam coś dla nich. Juziu posadł z krową i z Byckiem pod kamionkę. Adzie, wózki, jak to bliźniocki, Kasik razem cały co złazo. No tak. Jak z Byckiem? Kie z Byckiem? Przecież to dopiero małe, ledwo to na nogach stoi. Co zaś ty, babo, zrobiła? Niech się nauczy życio. Nauczy się życio. Ty, no babo, roboty człowiekowi narobisz. Widzisz, jak się ojciec drze cały co.
Jasiu, opowiadaj, jak ze ci w tej szkole było? A dobrze, mamuś. Uczył mnie ten profesor, co wam pisałem w listach. Bardzo mnie polubił i zabierał mnie ze sobą, żebym grał w różnych kościołach. Także trochę świata zwiedziłem, a i dużo się nauczyłem. Jasiu, jazem się tak strasznie boła, że jak ty te łopce języki z nos, to ja się z tobą już nie dogodą. Mamuś, nie pisałem wam w listach, ale profesor bardzo chciał, żebym jechał do Francji i tam został, bo potrzebują organisty na stałe. Rany ześci i pojedziesz! Przez te 3 lata zwiedziłem Polskę. No. Ale zawsze mnie jednak ciągnęło tutaj do was, do trybuni. Profesor mnie bardzo namawiał, język francuski znam, to pewnie bym się jakoś dogadał. No ale serce mi cały czas mówiło do trybuni, do trybuni. Więc spakowałem się, przyjechałem. No i jestem. Więc ja się tak strasznie bałam, że się ty nie wrócisz, ale dobrze żeś jest. Wiesz co, pójdę do księdza proboszcza, bo ciotka Bronka go dała, ze starego organista chciałby sobie odpocząć i no nie mogę kto zastąpić. To może ja sam pójdę. Wiesz co, ja pójdę lepiej, bo ksiądz proboszcz to mnie zna, a ciebie to nie pamięto, bo przecież on przyszedł tu na parafię, jak żeś ty do tych szkół do Wadowic jechał, wiesz? No tak, racja. To ja pójdę poszukać Jagusi i Jadwisi, bo mam coś dla nich. Dobre, to ty idź, szukaj dziecisków, a ja idę do proboszcza. Ciotko, tyle chciałam wam opowiedzieć. I no wy żeście mnie rozumieli. O, ciotko. Wiecne odpoczywanie Dejze i Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Wiecne odpoczywanie Dejze i Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Hanka! Hanka! Rany boskie, ciotka! O, Kasiu, dziecko, wróciłaś się! A ty ześ tu tako zgoniono, z trasy uciekł to! Mamuś, ciotka Reginowo zwoło. Bie dziecko, ona mnie cały co zwoło. Ale dyć matuś, może ona czego chce, może czego i cza. I ca, ja już wiem czego i cza, chłopa i cza, to by się do nas tyle nie wrozała. Matuś, ale ona w trumnie leży. Kasiu, toś ty myśla, że ciotka Regina nie żyje? Krzesną ojciec Lojzek był z drewkami na kleporzu, w ten co z kiej opanice pojejka byłam i godał, że trumnę do nas jechał pynieśli, bo ciotka nie zwo leży. O, Kasiu, ona jest ze ciebie i nos wszystkich przeżyje. Do zartego wciórności nie biero. Pojdzę, dziecko, ukocham cię, siadnę my se, pogodą my troskę. A pańska cię puściła, przecież jesteś bez przerwy była potrzebna. Matusia, już się nie chce do niej wracać, tak strasznie mi się cni za chałpą. Dziecko, nikt cię z chałpy nie wyganiał, sama ześ chciała. No, dość chciałam, 3 lata zem pani Cesu zła. Dobro dla mnie była, raz w miesiącu mnie do chałupy pustaki, no było się z kim zabrać, ale już i powiedziałam, że się do niej nie wrócę. I co, zła była? Namawiała mnie, żebym dostała, że więcej mi będzie płacić, ale w końcu się zgodziła. Odprawę mi da i powiedziała, że zawsze mogę do niej przyjść. No widzisz, nie wszystkie takie pany wyniosłe są. Jest se są niektóre porządne, ale wiesz co, dobrze zaś się wróciła. Strasznie nam cię w chałupie brakowało, a zresztą wiesz co, ciotka Regina się ucieszy, bo jako jest, to jest, ale ciebie to lubi. Matuś, a co z tą trumną u nas w izbie? Wiesz co, opowiem ci potem, ale teraz strasznie cię proszę. Idę posłuchaj Kanesi, Marysi i Helenki, bo posły wśród odwiecesz potrowę i przypatrz się jesce i gnima, Kasiu uśląkły, żeby się zaś nie wracały po ćmoku. Dobre, Matuś, już idę. Przypatrz się jesce, bo tam za chałpą się bawi Hania i Władziu. Pokazę jem się, uciesą się jak cię uźrą. Dobre, Matuś, dobre. Jest Władziu. Władziu poszedł z ciotką Reginą na chałupę. Pójdę, pójdę puszkać Marysi i Helenki. Ale się cieszę, że wróciłaś.
Coś i ksejśmy się chyba zasiedziały. Zaś mamusia się będzie darła. Zbierojmy się. Poskoj ze, czego się strzemy, bo mało będzie. Tępy ten sier. Mamusia ci gadała, żebyś posadł tatusia to ci na oczy. No dyć gadała, gadała. Ale zem se zabocyła. Z kim ze to Hanka idzie? Jeześ! Marysia! Już nie wrócisz na służbę, zostaniesz z nami. Zostanę, zostanę. Zbierajcie się i chodźcie do chałupy, coś ich wam przywiezłam. Wiesz, Jasiu się wrócił ze szkoły. Mamusia go dała, że ma grać u nas w kościele. Godoj ze co jest cewis. Ja go ta nie widziała, ale słyszałam, jak mamusia go dała do tatusia, ze strasznie się pański zrobił, ze już nawet po nasemu nie godo. Pewnie se znalazł jako miasto wodziopy, bo mnie już zabocył. Wiesz, to strasznie by był głupi, jakby o tobie zabocył. Ty ześ jest najlepsza i najładniejsza na świecie. Opowiadasz, ty ześ nie widziała miastowych dziewczyn, jakie paradne. Pójdziemy jutro do kościoła, to go uźryz. Ja myślę, że on dla ciebie się wrócił. Powiem ci, że nie chce mi z głowy ten Jasiu. Ino kiedy on by mnie chciał, to mamusia z tatusiem nigdy się nie zgodzą, żeby my się razem spotykali. Ciotka Regina pomoże, nic się nie trop. Wystroisz się i pójdziemy jutro do kościoła. Ty się wystroisz, przywiezłam ci skleporza piękno kwiecista spódnicy. Chodźcie z nią! Idziemy! Teraz wysłuchajcie parafialnego ogłoszenia. W dniu dzisiejszym w liturgii Kościoła przeżywamy 19. niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. Z dniem dzisiejszym zakończył swoją posługę nasz organista Antoni Belica. Bez 24 lata pięknie nam grywał. Niech mu Bóg wynagrodzi to jego poświęcenie. Przoło zdrowie i błogosławieństwo dla niego zostanie odprawione w najbliższą niedzielę na Sumie, a po mszy będzie uroczyste pożegnanie. Od dzisiaj nowym organistą jest Jan Ostafin. W samą porę skończył te szkoły i wrócił się do Czebuni. Bogu niech będą dzięki za to. Myślę, Jasiu, że godnie będzie spełnił tę funkcję. Rada parafialna będzie zbierać pieniądze na odmalowanie dzwonnicy. Ja wiem, że każdemu ciężko i jak to nimo, niech nie czuje się gorszy ze niedo. Kiedy ten kościół budowali, to więcej było wiary, że on powstanie, aniżeli pieniędzy na jego budowę. Ja też, jak wasi przodkowie, wierzę, że pomalutku z Bożą pomocą uda nam się to wszystko pokończyć. Bóg zapłać za odmalowanie stacji 13, 14 Pietrowi Lech. Szało zdrowie i błogosławieństwo dla niego zamówiono od rady parafialne, zostanie odprawiono w drugą niedzielę listopada. Jeszcze jedną mam taką sprawę. Kiedy kto miał czas i chęci, niech ze popatrzy na to ogrodzenie na plebanii, bo sztachety pogniły i strasznie się to ogrodzenie zniszczyło. Kury przez dziury przełazą i grzebią po tych zasionych polach, i to jest tylko powód do złości i szkody same. Jakby się udało co naprawić, to byłbym bardzo wdzięczny. Teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zdrowie, Panie.
No to wymyślicie łapło tą ogrodzeniu, co to ksiądz gadał proboszcz dzisiaj. A wymyślą. Zaś robota jako nową. Trzeba byłoby zrobić. No co, jak to jest dobre? Nie, ty zawsze wszystko widzisz, że dobre. A jak ci przyjdzie co pomóc, to nic. Dajcie spokój, chłopy przy kościele. Nie patrz. Nie chce mi się z nim godać. Cio. Uważaj se. Dajcie spokój, dajcie spokój. Przy kościele się są. No. Ja mam jełkę taką, no, że baję by ją wyciągnąć, bo z dupacu jest. To i koniem jednym nie wyciągnę, capułby ze dwa konie. Ale ja ci dam konia, pojadymy, pomogę. No to jak razem byśmy pojechali, no to... No to damy radę. Damy radę. Dobre. Jak koń nie pójdzie do góry, to woł pójdzie prędzej. Prędzej? Tak, woł wziął. No to może i woła będzie. Pojadę. To może ja pójdę po tego proboszca, co? Idź. A jest filozof z tego Staska, nie? A jest. Party, nie podoba. I słuchajcie, jak za wam się tam podobał ten dzisiejszy nas nowy organista? No wiedłość, będzie. No, ale jest to strasznie szybko grosz. Ciągnie się. Nie idzie na dążenie. Nie nadążymy. Prawi się, prawi się, bo się wciągnął. Może się prawi, ale dzisiaj to strasznie szybko. Chyba się uwiją. Woliłymy, powiem ci. Co wy to o mojem Jasiu tutaj tam? No, same dobre rzeczy. Myślałam, że nasze kocie na niego. Coś ty. Pięknie gra. No mnie się to spodoba. A z kościół dudniał dzisiaj, bo to młody, powiem ci naprawdę. Most bryć do tego. Ja bym ino chciała, żeby tak stare pieśni grał, to by jest. Regina, tej no stare pieśni, niech za malutko coś nowsego będzie tyś. Nowocześnie tak. No. Przecie młodzi ty schodzą do kościoła i chcą śpiewać nowe pieśni, a nie ino stare, bo ich nie umieją wszyscy. To dobrze, jak go tak chwolicie. Tyle lot, co się ucył, to no. Słyszałaś, co ta Regina gadała? Nie podobał się organista. Nowocześnie gro. Za szybko śpiewa. Uniewiecznie nic nie pasuje. Nie pasuje jej nic. Ale słyszałyście, że ona podobno trumnę kupiła i pod obrozem w izbie trzyma. A to nie byle jako, ponad tym było. Ale jako poduszkę, mo piękno wyhaftowano, mo poduszkę. No i do środka nie wiadomo, no, co ona tam nakładała. Bogato baba, to może wlazła tam ale, jakie ale ciekawe, a może ona tam już nie śpi, a nie na łóżku? Na pewno próbę robiła. Zamówiła se spódnicę nowo. Do tej trumny? No tak. A opowiadę. No ale są... Prawdopodobnie haftowano. Ale kal kupiła na targu? Nie, szyto. Jakże pani sąsiadka, jak się wam mieszkał w Czebuni? A dziękuję bardzo, no pomału się przyzwyczajam. No piękna okolica, naprawdę. Ludzie też życzliwi. No nie znam jeszcze wszystkich tam. A no to jest Anna, okazja, Antoniego, że to się żonę kapustę pyszną robi. Tak, no tutaj mam pomoc sąsiedzką w pani Helenko. Nie da się tego w ogóle docenić, to już naprawdę. No poza tym, no ogródeczek sobie założyłam przy domu, no i tak pomalutku z mężem. No ale co najważniejsze to, że dzieci są bardzo grzeczne i dobrze wychowane. Widać, że tak w dyscyplinie. No staramy się, wszyscy się starają bardzo, żeby to... Także idzie nauka i w ogóle są zdolne dzieci, zdolne. Naprawdę to trzeba docenić, że to takie grzeczne. Naprawdę, to jest wspaniała rzecz. Staramy się. Grzeczne. Idzie. Nie będzie pochwalić się stróż. Cześć Boże! Witajcie. Księdze, zebraliśmy się tutaj w pogodach z tymi łopami po tym waszym ogrodzeniu, coście go dali nam przy. Wypadałoby naprawić. Ogrodzenie trzeba naprawić, bo przed kazną są kury janowe, ja muszę wyganiać, no chodzą i grzebią. I no złości z tego są wszystkie. Godałem wam, że trzeba zrobić. Godałem wam. No godałem. Ale księdze, proszę, pasowałoby tam na plebańskim urządzić jakieś ich drzewo. Można uciąć. Można już. Musia dość to owcie, już na zaś się przyda. Jedno i jedno, jak się utnie, nic nie stanie. Każdy da po jednym. Ja wiem, gdzie jest księdza probosta dobrodzieja, to ja pójdę z wami i jedno, księdze probostu dobrodzieju, utnemy jedno. My wiemy. To chodźmy, pójdziemy popatrzeć, gdzie to... Chodźmy na... Ja wam to zaraz pokażę, poczekajcie, ja wam zaraz przyjdę ku wam. Witaj, Jaśku. Kończyłeś ze szkoły? Skończyłem. A masę na akordeonu po dziadku? Jest gdzieś w domu. A zagrałbyś z nami na muzyce? Nie ma problemu, oczywiście. No to będziemy gadać. No to do zobaczenia. Widziałaś, jak się patrzył? Widziałam.
Chrystus! No na wieki wieków, amen. Jedzeście w końcu, a kazbyście to tak długo byli. Dostałyśmy jeszcze na Różańcu, a potem ciotka Regina zagadała się z krzesną matką Jacyntową. A tatuś nie przysel. Mamusiu, tatuś został radzić, jak ogrodzenie u księdza proboszca naprawić. No a ciotka Regina, Kasia, Kany? Zagadały się jeszcze przed chałupą. Wiesz co, Marysiu, weź ze Władzia i idźcie, posymujcie kościelne ubranie, żebyście nie poniscyli. Ja już dogotowuję łobiot, zimnioki i zaraz będziemy jeść. Idźcie, dobra, Matusiu, a my Władziu później pójdziemy zobaczyć, do kuzek i baranków, czy mają jeszcze wodę. Kasiu, chciałam z tobą pogadać. Ale żeby Zośka nie słyszała. Wiesz co, dzisiaj przy kościele tak mi się widziało, jak żeś ty pięknie spozierała na Jasia. Tak se myśla, żeby się mocie coś ku sobie. Ciotko, przecież wiecie, że tatuś nigdy się nie zgodzi, żebym ją z Jasiem. Wiecie, jak z tatusiem Jasia się stworzą. Coś ci powiem, jak żem była młodo, tako jak ty, to chłodził do mnie taki Józiu od matloka. Powiem ci, był gryfny, robotny, no i lubił mnie bardzo. Ale że nie miał gospodarki, a ja pochodziła z bogatej rodziny, no to tatuś te nasze zaloty w niedługim czasie ozgonił. Później mi raił, to takiego kawalera, to i wdowca, a ja już nie miałam takiego, no, serca, żeby którego pokochać. Już za odnego nie chciała, sama zem została. Wiesz, Kasiu, miłość nie wybiera i czasem ca i za głosem serca. Ja widzę, ze z tego Jasia to dobry chłopak będzie. Ojcem się nie przejmuj, ja mam sposób na niego. Ciotko, i no wy mnie zawsze rozumieliście, jak dobrze ze jesteście. Wiesz co, widziałam przy kościele Jaśka, jak muzykanty go prosili, żeby z nimi grał. I ja se tak coś usztuderowała, żebyście się tam obydwa uwidzieli. Ciotko, Bóg wam zapłać za was o dobroć. Jezeście wreszcie, co wy się z tą Kasią tyle zasyło sprawiały na polu? Stało się co? Mi nic się nie stało, tak my se gadały o byle cyn. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona się Ty między niewiastami. Ciotku! Wie co? A wy to trumnę to tak w izbie będziecie trzymać? Wie, już ci będę se w niej spać. Pieniego dojcie, skaz byście to w trumnie spali. No, chciałabyś, chciała, żebym ja się do tej trumny już położyła, a ty ze Staskiem byście ją zawarli i ziemią przysypali. To już tak strasznie źle o mnie myślicie. To mi to już nie dostało nic innego ino. Zabrać się z te chałupy i iść kany mnie łocy poniesą, jak wam tak wadzemy. Ciewy, kaz byście poszli. Łodziecicka nie myśli z nic. Będziesz się z nimi poniebierać? Przecież moska być. Nicego ci chawok nie brakuje. Ale jak jową zawodzą, to i moje dzieciska tys. Ja cię nie wyganią, ani dzieciska. Ino tego twojego Judosa Saframuckiego coś cierpieć nie mogę. Ale przecież ciotko, z tą trumną to nie była jego wina. To ja mu kozałam po to trumnę jechać. Nie o trumna mi chodzi, ino. Ło wszystko. To ja pójdę kany i on pójdzie. Aha. Już ci. Ty się mi już nie odgrazuj. Rób ze seta co chcesz. Ło Staska się nie martw. Ja mu krzywdy umyślnie nie zrobię. Pan z tobą błogosławiona się ty między niewiastami. Błogosławiona. Głowa drzewa. Ino se wiedz. Kiem dobro to dobro. A jak mi kto za pazurz zalezie, to ja już wtedy litości miała nie będę. I błogosławię owoc żywota Twojego, Jezus.
powiedz Staszkowi, żeby posprzątał pokój może, bo czas jest, by trumna wynieść, żeby nie zawodzała. Powiem mu, ino się wróci, to mu powiem. Hanka, wiesz co? Tak zem se umyślała, co by sprosić z rolę ludzi. Na jaką potańcówkę? W stodole miejsca jest dość. Muzyka bym zgłodziła. Ty byś jako buktę upiekła, a Stasek by zrobił coś ich do napicia. A ciotko, to byście chcieli na świętego Jędrzeja? Nie badamy czekać do Jędrzeja, bo było wcześniej Reginy. No ale przecie byście już złop chodzili 7 września. No to będę jest teraz. Mam co świętować, boście mnie uśmiercili, a ja jeszcze żyję. Dobre ciotko, dobre, zrobię tak jak godocie. No wiecie, mój przy jednym stole z Jankiem siedział nie będzie, bo on moje jeszcze zwady, ho, ho, jakie downe. Ło Jantka ty się nie trop, ja se sama ludzi sprosę. Dobre, dobre. A kaz wy to idziecie, przecież zaraz będzie obiad. Łoc to wze te gorki nakroj, cza na Staszka poczekać. A ja tam czasem skłoca do Jantka muzyka zmówi. Z wami zawsze tak goda. Gotuj, gotuj, nie co. A ty kany? Matusiu, no na chwileczkę se wylecę. No ty no mówisz na chwileczkę, a tutaj łobiot ceko. Za rodzinki wrócę. Za rodzinki wrócę, nawet się z kościelnego obrania nie zebrała. Nie uciorą. O, nie uciorą. No i gotuj tu człowieku, każdy o inny porze na obiad przychodzi. Wróciłem do ciebie. Dobrze, żeś wrócił. Ale wiesz, że twój ojciec nam nie pozwoli być razem. Nic się nie trop. Ciotka Regina nam pomoże. Wydarzyła w tym roku. Dobrze zem se ją wcześniej pozbierała. Go dam z helką od łatasa, to mi go dała ze ślimoki do imentu kapustę ze zarły. No widzisz, tak to jest. Jak nie świnie zryją, to sarna od wierchu obgryzie, to zaś teraz zaraza tych ślimoków. Sądź człowieku, męcz się, morduj się, a i tak nic z tego nie będziesz miał. Takie te gospodarki. Dobrze, Jantuś Godos, dobrze.
Dajże już te kapustę, co dajże. Chcę kozę jeszcze wyczej nogi, dobrze. Chcę jeszcze trochę ukrążać. Dajże już do te dacki. Czekaj, bo jest troszeczkę posolić będę musiała. Ja sąsiedzko jakie zimne, chyba se nogi od mroza. Zośka, ja muszę iść do wychodka. Do wychodka teraz pójdzie? Zgadałam ci, żebyś poszedł przed deptaniem. Gdzie pójdziesz teraz? Nogi ucioros. Wyczymos. Zośka, ale ja ci go nudzę, nie wytrzymą. Wyczymos, wyczymos, deptaj tam, chytku. Deptą, deptą. Teraz, chodź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obie na wieki nie kochamy. O, wy ty skisicie? Mój ty zdepto, depto. I no wiecie co? Koper mi strasznie zciemniał i się przysłam zapytać, czy byście nie mieli mnie kapeckę co poratować. Nie mom, mom, dom ci łociepkę. Mój się pięknie zasusył. A kapustę mieliście ładną? A, dość ładno, mój mi kupił na torgu. Ja się pytam, czyście mieli piękną kapustę, a nie piękną chustę. A dość, dość ładno była. A miód macie? Bo bym kupił z liter miodu. Abyście to z moim liter do rana wypili. Ja się pytam, czy macie miód, a nie o to, czy bym z wasem ten liter wypił. A mamy, łońskiego roku to był biedny, ale tegoroczny to dość taki mój, wybierał 5 razy i za każdziutkim razem po całym wiaderku. Widzisz, tak sobie wam za ten koper, co przyniesę miodu. A nie trzeba zaś. Widzisz? Jestem przy tym kiseniu kapusty, to zrobił interes. No mój depto, depto. Chodźcie z Józka, dom wam ten koper, bo mam tam w szopie koło chałupy. No to Bóg zapłaci. Dostańcie z Bogiem. Panem Bogiem. Widzisz, zdała mi ten koper. Dosypię ci te kapusty. Dosyp, dosyp. I wiesz, co jak jabłko wrzuciła? Niech za się te zukisi. Ale ta Józka głucho wszystko myli. Mówię to tak jak ty. Co go dałaś? Nic, nic, deptaj za ta, deptaj. Deptą, deptą, w ten sposób. Tu stop dać do nas, Kasik Lesiu. Na co te psy tak czekają? Zobacz się, od samego rana drzwi się nam nie zamykają. Rany, jeśli pani nauczycielka ku nam idzie. Właśnie, jeszcze je tu brakowało. Co u nas pomyśli, że ty nogami kapustę deptos? Weź zestę, pouchylaj duszko. Jeszcze i będzie smakowało, bo zase proboszczowi Lojskowi żeś dawała. I sobie chodzić. Do kąta nie nuć. No się skłamy, co się krzykło. Wszystkie, a co seś ty narobił? Zeprzyj się na mnie. Ale no się skłamy, nie boli. Zeprzyj się, ale mnie boli. Ale boli cię, udaje. No, O, to może, ja idę razem. Dzień dobry, dzień dobry. Nie, nie. Mnie boli. Pani nauczycielko mojego, co się chrypła w krzyzach, znaczy w kościach, bo coś się chrzczaliło. Ale nic mu nie będzie. A co z to pani do nas sprowadza? Wie pani co, Józiu zapomniał lektury. Ja przyniosłam, bo jutro niedziela, a myślałam, że sobie poczyta, będzie miał chłopak czas. A jak już jestem, to ja chciałam taką kwestię poruszyć, że on jest bardzo zdolny uczeń, bardzo zdolny. Ale boli, czy boli. Pani widziała, jak on pięknie rysuje? Widziała. Ja to bym go widziała w szkole Kennera w Zakopanem. O, właśnie zdolny to właśnie po mnie, bo ja w szkole ze wszystkiego byłem zdolny. No ale my już jednego chłopaka wysłali do szkół do Wadowic, co nas kosztowało bycka. No, a jestem u my dwie dziopy. No to Józek, nie wiem, czy se nie będzie musiał odpuścić tego kiniara. Ale wie pan co, ja mam taki pomysł, są stypendia dla zdolnych uczniów. No a poza tym Józiu jest tak zdolny, że on by mógł spokojnie sobie dorobić korepetycjami. Ale wie pan co, nie ma się co spieszyć, pół roku jest na decyzję jeszcze, więc spokojnie sobie przemyśleć, warto, warto naprawdę. Ja mojego znam, on tak ino godok, bycka sprzedo,
krowę sprzedo i dzieci z kadoszką pośle, żeby im było lzy w życiu, nie to co nom. Ale boli. No to naprawdę pięknie. No. Dobrze, to może ja już nie będę przeszkadzać, bo widzę, że tutaj kapusta się kisi. Ja tylko powiem, że mój Lojzek to sobie tak cenił z zeszłego roku od państwa tą kapustę, że niech sobie pani wyobrazi, że ja jeszcze w zeszłym tygodniu gotowałam ją z ziemniakami. Ale powiem, że takiej kapusty, no to ja nigdzie nie jadłam. No pyszna, pyszna. Pani nauczycielko, jak się zakisi, to przecież przyniesę. Tak? To nie mówcie mi nauczycielko, tylko Jagnisio. Ja jeszcze nie umiem waszej gwary, ale się ucę, ucę. No witaj ze wczebuni, witaj ze witaj. No ale boli. O Jezu, co z tam tak bardzo? Widzieliście ją? Pierwszy raz babę na łodce ujrzała już z przyjaciółki. Kruca mógł za boli, ale bym się napił. Taki kielisek, to by mnie, zaraz by mnie popuściło. I nocy fałpie, co jest? No chyba nie ma nic. O, jak to boli, ale boli. Ciekaw jestem, czy ta cała jagniska, widzę ta kapusta, tako dobro, bo ją deptałem włosem i nogami. A już ześciło, raniści, ale boli. Rodzić będę, czy co? Ale boli. Sty, jak to, ale to gruchają. No jeste się, ugochajcie. I codziennie na plotecki się zezmawajcie. Ale boli, boli, boli. Ale boli. Panie Antoni, do widzenia panu i zdrowia życzę. Niech pan wróci do zdrowia. Bóg zapłać, Bóg zapłać. Do widzenia. Ale boli, boli, boli. Zuśka, aleś ty łobudno. Dopiero żeś łobgadywała, a teraz ty tak zimgodos, jakby była twoja. No i lepso, przyjaciółka. Wiesz co, Jantek? Ja do ludzi nie mam uprzedzenia, to jak ty. Kiełna do mnie pierwsza ręka wyciągła, to ja jej swoje dałam. Nie zawsze jest człowiek taki, jakim my go widzemy. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wiek wiekowane. A co z was tu do nas sprowadza? A, bo was zmówił se u mnie złotego zęba i przyszedłem przymierzyć. No. Czego ino złotkiem pomalować. Wiesz co, Jantek, tobie się już do krzty we łbie poprzewracało. Złotych zębów ci się zachciało? Twoje dobre mos! No idzę, babo, nie znosz się. Jesteś, sama będziesz takiego chciała. Na pewno. A co ty tak zadnia w wózku leżysz? Tak mnie rypnęło w krzyżach, że w ogóle się nie mogę ruszyć. A tyć muzy byś się jako delikatnie podźwignął. Chyba bym się dał rady podźwignąć troszkę. Na tą załam kapust. Pewnie się zepsuł. Nie mógł to udeptać. Zawsze się coś musi zdarzyć. Zośka, Zośka, nie trop ze się. Ja wam tą kapustę udeptam. No widzisz? Niedawno z moją kapustę kisił, to i nogi mam czyste jak porcynella. Kaz byś ty u nas kapustę deptał. Dwie becki zem u siebie deptał, to co bym u was nie udeptał? Jantek ani się nie dźwignie, ani się nie ruszy. A i szkoda, żeby kapusta na krązano siedziała. Wiesz co, tyś mi z nieba spod. Wchodzę do te becki. Jantuś, jakże ci tam? No jakże mi ma być, jak mnie tyle boli, że ani nogą nie mogę ruszyć. No. Wiesz co, może bym posłał do ciotki Brunki, to by ci bańki postawiła. Żadnych baniek. Ostatnio jak mi stawiała, to mnie u całe plecy sparzyła. Z niej to taki znachor, jak za mnie muzykant. Wiesz co, Jantek, może u naj jest na carach się zno, ale jak to chory, to ty z wiełotem. Może się kto krzywo na ciebie popatrzył i trzeba urok odcynić. Tak, krzywo to ty się patrzysz na mnie od samego rana. Gadałeś co? Nic, nic. Może bym sobie te bańki postawił. To wiesz co, może ja pójdę do ciotki Brunki i zaraz się tu z nią wrócę. Może by ci postawiła te bańki. Wie, tak się strasznie to nie spiesz, żebyś se nie poślizny na się, gdzie nogi nie zwetła. Dobra, dobra. No to poszła wreszcie. Jante, to co? Po jednym na wzmocnienie? A no. Tylko wiesz co, nie chciałbym se nogu ciorać, kiedy zdeptą kapustę. Tyle to się z temu zerusa. Wyciągnę ze skrzyni. Tam już
tutaj na te boleści twoje. Może co pomóc. Na pewno, na pewno. I co? Lepiej co? Powiem ci, że lepiej. Na jedną nogę już mnie puszczą. A widzisz, to no. Teraz na drugą, na drugą. Pomoże, pomoże. Wiesz co? Tyś mnie wylecił. Niepotrzebne żadne bańki. Ty umiesz wylecić nie jedno z bolącego zęba. A widzisz. Weź coś, co polecasz tobie. Ty, bo kto się gdzieś... Pokolony Srestos. A, pokolony. No, witajcie, witajcie. A, witajcie, witajcie. Byłem u ciebie, Ignacy Fałpie, ale twoja mi godoła, żeś przyszedł do Jantka. No to żem przylos, bo sprawa dosyć pilno. Nie wiesz, co się stało. A cóż takiego się stało? Ci godą. Franek złożył papiery do sądu, że to pole za Potockiem, które uprawios, jest jego. No. Uważa, żeś mu je zabrał. Że sobie przywłascył, a to jest jego i chce, żebyś mu je oddał. Co to? Psiodusa jedno, kudruń grzysny. Tak chce mnie kryje napsuć? Ja mu dom pole za Potuckiem. No, uźle jakieś świnia niebo. No, nic cię nie mord, bo ja księgi wieczyste sprawdziłem. I no taki mały ślajtek koło twojego pola jest na ciebie, jest na chyba łojców Franka i bodaj, o ile dobrze pamiętam, ciotkę Bronkę. Ale całą resztę masz uregulowano. Twoi rodzice bardzo o papiery dbali, wszystko ci wyprostowali, także nic cię nie trop. Cała reszta jest twoja. No, widzisz, jaki z tego Franka jest uncwał? Tyle pola mo, ze łodłogiem stoi, krzokami zarosto, bo obrobić kiedy nie mo. No. A jeszcze na moim chce łapę położyć. Widzisz? Szkoda słów na takiego besteryjnioka. Nic cię nie trop. Przyjdą papiery z sądu, trzeba odebrać i iść. Ale sprawę masz wygraną. Chciałem cię tylko oszczędzić, żeby czasem przyszło to zawiadomienie, żeby do jakiej bitki nie doszło z Frankiem. Po co ci jeszcze prokuratura na głowie? Ha, powiem ci, żeś ty jest nas. Takiego notereusa to ze świecką szukać. No. Nie godaj się. No, ale piękność mi dzisiaj nowinę przyniósł. Piękno, piękno. Już nie mogę się doczekać, jak uźrę minę Franka w tym sądzie. Ale wiecie co? Napijmy się pod tą okazją. A, pewnie. Ale do notereusa. Tak, zdrowie notereusa. Dobra. Moja jak posła, to Kasi guś ląkła, a tu kapusta jeszcze nie wszystko skrążano. A dajcie to kapustę, to je skrążę rozdala. A wycerpalibyście mi wodę z becki, bo mi chlupie pod nogami. Jakby to było, żeby notariusz u mnie kapustę krążał. A co ty o tym myślisz? Że ja w chałupie nic nie robię? Że ja tylko sprawy urzędowe załatwią? Pola mierzę? Już ci pokażę, jak się to robi. W ocach mam miarkę, tak że będziesz miał równiutko wszystko skrążone. No, uważaj no. Nic cię nie trą. No i co, Jantku? Równo idzie? No, równiutko, pięknie. No to widzisz. Powolony. A nie kiwetów. Daj. A jaki? No co się tu dzieje? Kisz ten kapustę. A mamuszka jest. A mamusza posła Kasik. A ty się kawy biorąc. No ci gadał, że to nie jest robota dla ciebie. Zaś będzie zgrał po nocach? Nie na to, że się tyle racji szkolił, żebyś ty teraz grał po weselach. Jeszcze cię rozpiją te muzykanty. A kiepła co ty i na weselach mogę grać i kam nie wezmą. No ja się jeszcze przyucą tych polecek, bo wszystkich ich jeszcze nie umiem grać. No wiecie, przyuco się, żeby cię no nie przyucili do jakiej flaski. A to dzisiaj to jakie będzie? Gdzie to będzie to przyucenie? A ciotka Regina zmówiła muzykę na wieczór, co mają się z roli poschodzić i potańcować. A cóż u nas to tak wymyśliła teraz? Już nie doceka do świętego Andrzeja z tą zabawą? A ja nie wiem, ja mam się inną grać. Nika nie pójdziesz, nie będziesz grał u Staska. Po moim trupie. Już jest muzyka zmówiono, ja pójdę i też będę grać. Ja się w wasze sądy nie będę zajmować. Nika nie budziesz! Siadaj tu! Jantek, a dejze już spokój! Jak ze się chłopak do życia przyucą? Jak chce grać, to nie gra!
Nie gro, ale nie ustaska. Wiecie, zabawę zrobili, a nas nie zaprosili. A zresztą ani moja, ani Zośki noga w tej chałupie u nich nie postanie. A. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Na wieki wieków. Jantek, przysłam cię pięknie prosić, co byś przyszedł do mnie. A nie do Staska, ino do mnie. Do ciebie. Bo póki żyję, chałupa moja. Muzyka zgodzona, placki upiecone, a i wypić będzie co. Twoja to już jest u nas. A, to już wiemka ona uślunkła. Ona tam boluje, a mnie tu zostawiła z całym tym kiszeniem kapusty połamanego. No. Widzisz, ona nie jest winna, ino ja. I bo ja ją umyślnie ją przytrzymała w chałupie, żebyś ty sprzysedł. No. Ale wiesz co, Stasek chciał mnie żywcem pochować. Ale ja mu już nie pamiętam. Słuchaj mu. A ty se nie rozmyśluj tego, że się wasi ojcowie swarzyli. No ja was tak pięknie proszę, żebyście przyszli do mnie. Wziął Jaśka, bo muzyka na niego już ceko. A ciebie, Kowolu, i panie notariuszu, ty tak pięknie proszę. Dobrze. A, no to przyjdziemy. No, żebyście ty przyszli. Bo widzę, że u was już wszystkiego brak, a u mnie picio pod dostatkiem. Ja to dzisiaj to normalnie jakbym na loterii wygrał. To mam co świętować. I przyjdę ku wam. No. A wy ty schodźcie. Ale... Jantek, nie osiągaj ze się, bo ja jest dzisiaj twój uzdrowiciel i ty masz u mnie dług. No, no. To go teraz spłacisz. I zbieraj się, i wy też się zbierajcie, skoro nas tak pięknie ciotka Regina pyta. Bierzcie się i chodźcie no. Wszyscy, skoro tak ciotka Reginie tak, pięknie nas pyta. Chodźcie, chodźcie. Mnie to tak strasznie prosić nie trzeba. A Jasiek, a co ty tu jeszcze robisz? Idę już tam, bo muzykanty czekają, że jak tam przyjdziemy, żebyś ty nam zagrał jakiego marsza na wejście. Idę. No idź. No. Idź już tam, idź. No. Chodźmy, chłopy. Nie widzicie, ta Regina jest, na ta ciotka? A co się tak martwi zło Reginę? Przyjdzie, nic się nie trąb. Posła ma jakiś interes do załatwienia. A wprowadzała tutaj ludzi. Przyjdzie, przyjdzie. No, przyjdzie. Podegaj się. Kubie, napijecie się? No, kiedy nie? Jako hej. To nikt nie poleje. Kiedy nie jako hej. Ja się, chodź, jest. Co on tu robi? To co on tu robi? Ty nie wiesz, co on tu robi? Myśleliśmy, że cię nie będzie. Co wy macie do mojego Jaśka? Zobacz. Nie pasuje wam? Mój Jasiek, taki szkolony? W Wadowicach się uczy. W organizmie będzie u nas. No co nie? Ja się wiem, co ja się.
Ale już ze stół! Co? Daj ze spokój, czarna Regina. Tu zaś uśląkła! A mnie coś dostał miał samego połowanego ze skieszeniem kapusty? A ty się tutaj bawisz? Ja tu... Józef była po prostu. Ale kiedy zemsła do ciebie, to nas Regina zawołała, żeby my tu przysły. I to bym się ale widzę, że to ty już coś ich lepisz. Szybciutko ześ łokrzepnął. Lepiej. Co za miał zrobić? Regina tak pięknie prosiła, to żebym się jakoś ich podźwignął i tam przyszedł. No. Więc to Jantek, jak chcesz, to wzięłam ze sobą bańki, to ci postawię. Świeckę mą, a ty cegłą i no nie mam co powiem. Jakoś ich się może rozrósł i obejdzie się bez tych baniek. No. A co z kapustą? A nie trobze się. Przysetku nam jest lucek i roz dwa skrązoł. Rany ześci pod notareus u mnie kapustę krązoł. A co mu zeście go tutaj nie przyprowadzili ku nam? Ano set z nami, ajno. Przylecieli po niego z więciórki, bo nie mogą dość ładu z księgami wiecystymi. A ze sprawa pilno, bo sprawa zaraz po niedzieli, to polecią im tam coś poprostować. Dobry nam się notareus trafił. No, bogaty. Takiego to ze świecką szukać. Franek mnie do sądu podał, żebym mu oddał to pole za Potockiem. Przecież to pole z dziada, pradziada do was należało. No widzisz jak obciodusa? Swojego motela, a jeszcze na ceimce łapę połyzyć. Ale Lucek mi go do, żeby mi się nie tropił, bo w papierach mam czyściutko. A Franek, to nie dość, że pola nie dostanie, to jeszcze będzie musiał wszystkie kostra o sprawy do imentu zwrócić. Idzie, idzie, nie gadaj ze miło Franku. Bo łodwogiem ulezy wszystko zarosło. Baby z ordenimowe wsi, bo się wstydził, żeby jako wziąć. Dziedzisków nimo, komu to zostawi? Unorozemy coś i na niego. A moja Regina, ciotka nasa, wie gdzie wszystko jest. Wie, przecież. Regina tyś wie. Tyś to mu pewnie i łoczon i zaorął. Co ty gadasz? Gotowałem, że twój dziadek zaorywał mojemu dziadkowi, twój ojciec zaorywał mojemu ojcu i ty mi zaorujesz. Pewnie byś mi chciał to wszystko moje przejąć. No. I twój ojciec mojemu ojcowi wyciął całą kwadrę na Malinowie i wszedł w Krakowie. I jego było, to se wyciął. Nie. Muzykanty, grać! Przebrać. Dobra, skoro gospodyni przysła, muzyka, zagrajcie co, zaśpiewamy se co, siadajcie. Pięknie wszystko przygotowali. Jutka Reginko, może byśmy to zatańcowali. Wiedziałaś, będą zagrali, to będę zatańcowali. Ale co będą zagrają? Moja muzyka Kulecko. Nie wiem. A ty się zło na mnie? Nie, stara zło. Muzykanty, zagrajcie z nią co. Byśmy zatańcowali. Jusiu, tyś wrócił do mnie. Z Ameryki. Nareszcie. Czekałaś? Jeszcze jak czekałam na ciebie. Cieszę się bardzo. Ty o tyś.